co chcę zjeść? Wiem, chcę gofry. Pyszne domowe gofry z kremem i truskawkami. Babcia jest gotowa do mieszania ciasta. Zwykłe domowe gofry? Nie ma problemu. Pyszne. Co jest? Przecież to wyzwanie kulinarne. Ale musimy nakarmić Emmę, a nie ciebie, Suzy. Moja kochana Emma prosi o gofry, a babcia zaraz je zrobi. Wsypię mąkę, rozbiję jajka, dodam masła i więcej cukru. No i oczywiście świeżutkie mleczko. Teraz użyję trzepaczki, aby to wszystko wymieszać. Trzeba to zrobić dokładnie, żeby nie było grudek. Co tak patrzysz, Rose? Twoje ciasto jest zbyt gęste. Moje ma idealną konsystencję. Z łatwością można je przelać do miseczek. Do każdej dodam krople barwnika spożywczego i zamieszam. Ciasto będzie różnokolorowe, więc zrobię gofry w kolorach tęczy. To będą najlepsze gofry na świecie. Jeszcze zobaczymy. Ojej, one już zrobiły ciasto. A co ze mną? Wiem, zrobię ciasto z Nutelli. Mąkę i mleko dodam bezpośrednio do słoika i zamieszam czekoladowe ciasto. Proszę bardzo, gotowe. Teraz można to wlać do gofrownicy. Wyjdzie ładny brązowy gofr. Trzeba tylko poczekać. Ojej, co tam robi szefowa kuchni? Wymyśliła coś ciekawego. Kolorowe ciasto wlewam warstwowo do gofrownicy. Ostrożnie, żeby nie mieszać kolorów. I proszę, tęczowe gofry w kształcie serc. Piękne i pyszne. W każdym daniu bardzo ważny jest sposób podania. Kolorowe gofry nabijam na szpikulec, a ich końcówki zanurzam w czekoladzie. Następnie w kolorowych posypkach. Układam je ładnie na talerzu i voilà! Wielkie mi rzeczy! Może babcia nie zrobiła takich ładnych gofrów, ale babcia wie, co do nich dodać. Koniecznie trzeba skropić gofry syropem klonowym, a następnie sosem czekoladowym. Na wierzchu posypiemy cukrem pudrem i dodamy truskawki. Proszę bardzo. Gotowe. Moje wciąż są lepsze. Ojej, rzeczywiście, czym udekorować gofry? Wymyśliłam. Ozdobię je skittlesami. Dzięki temu będą kolorowe i pyszne. W porządku. Można próbować. Od czego powinnam zacząć? Najpierw spróbuję te gofry. Wyglądają naprawdę smakowicie. W dodatku są z truskawkami, tak jak chciałam. O tak, po prostu rozpływają się w ustach. Palce lizać. Które następne? Te tęczowe serduszka wyglądają niesamowicie. Nigdy wcześniej nie widziałam takich gofrów. Spróbuję i zjem dwa naraz. Podoba mi się, są bardzo pyszne. Ojej, ten gofr jest taki niezwykły. Trochę ciężko go ugryźć, ale smakuje wyśmienicie. Co wybrać? Tak trudno się zdecydować. Chyba zjem je wszystkie. Pyszności! Emma, czy smakowały ci moje gofry? Babciu, wszystko mi smakowało. Chyba za dużo zjadłam. Pomocy! Przekarmiliśmy ją. No cóż, gratulacje dla wszystkich uczestniczek. W tej rundzie jest remis. Teraz chcę... Chcę kakao z pionkami marshmallow. Ej, obudźcie się! Kakao? Okej, siostrzyczko. Kakao? To nic trudnego. Ja też uwielbiam kakao. Ej, babciu, obudź się! Ja wszystkich nakarmię. Dzień dobry, babciu, wstawaj i gotuj. A co? Moja wnuczka chce kakao? Babcia za chwilę je zrobi. Zaczynam od mleka. A teraz bierzemy trochę Nutelli. Ale najpierw babcia sama spróbuje. Pyszna. Nabieram więcej kremu i dodaję do ciepłego mleka. Teraz trzeba to dobrze wymieszać. Gotuje się. Czy czujecie ten piękny aromat? Jak ładnie pachnie. Ja też tak zrobię. Wezmę mleko. Tylko z jakiegoś powodu nie chce się otworzyć. No dalej! Ojej, jestem cała mokra.
Najważniejsze, że jest jeszcze mleko. Wyleję to, co zostało. I dodam czekoladowych batoników. Ułożę je w rzędach. Właśnie w ten sposób. Och, ty mała czekoladko. Myślałaś, że uda ci się ode mnie uciec? Nie ma mowy. Też się ugotuję. A teraz trzeba wszystko docisnąć. Suzy, co to? A, dobra. Ja zrobię wyjątkowy deser. Czekoladową bombę. Sos wlewam do półkolistych foremek. Następnie łyżką rozsmarowuję go równomiernie po bokach. Właśnie w ten sposób. Zostawiam do ostygnięcia, a po chwili wyjmuję gotowe półkule. Pozostaje tylko wypełnić je nadzieniem i skleić ze sobą. Jako nadzienie użyję kakao w proszku. Do każdej połówki wsypię łyżeczkę. Następnie biorę garść marshmallow i układam je na wierzchu. Prosto na kakao. Wystarczy przykryć drugą połówką i bombki z niespodzianką gotowe. A na koniec poleję sosem czekoladowym. Posypię też kokosem. Rewelacja. Gotowe. Należy je podawać ze szklanką ciepłego mleka. Kolejne kulinarne arcydzieło. Co ty tam wydziwiasz wielkimi rzeczy? Babci wyszło równie dobre. Naleję kakao do kubka, na wierzchu ułożę pianki marshmallow. Roztopią się od gorącego kakao. Co za aromat. I oczywiście dodam czekoladowe ciasteczka Oreo. Przecież moja wnuczka uwielbia pić kakao z czekoladowymi ciasteczkami. Pomocy! Pożar! Uff, ugasiłam. To nowy przepis, dopiero go wymyśliłam. Wszystko gotowe, można próbować. Ojej, Suzy. Nie można pozwolić jej zbliżać się do kuchenki. Hurra, w końcu można próbować. Co to jest? Pachnie, jakby coś się spaliło. Ale spróbuję. Fuj, smakuje okropnie. Trzeba to wyrzucić. Co teraz spróbować? O, moje ulubione Oreo. Babcia wie, że lubię pić kakao z ciasteczkami Oreo. Można namoczyć herbatniki w kakao. Wtedy robią się miękkie i rozpływają się w ustach. Pyszne. Kakao też smakuje cudownie. Babciu, zrobiłaś je tak, jak lubię. Ojej, co to za dziwna czekoladowa kulka? Nie próbowałam jeszcze czegoś takiego. Chyba powinnam zalać ją mlekiem. Ojej, topi się! A w środku są pianki marshmallow. Wow! Spróbuję. To jest naprawdę dobre. Uwielbiam to. Wybieram ten napój. To ja go zrobiłam. Wygrałam. To było oczywiste. I co z tego? Co za zarozumiała dziewczyna. Ach, moja droga wnuczko. Teraz mam ochotę zjeść frytki z McDonalda. Wiem, jak je zrobić. To nie jest takie trudne. Co? To bardzo niezdrowe danie. Lepiej jeść marchewki. Zrobię zdrowe paluszki marchewkowe dla mojej wnuczki. Marchewkę kroję w cienkie słupki. Właśnie tak. Nie da się ich odróżnić od frytek. Ale paluszki marchewkowe są o wiele zdrowsze. Masz, Suzy, zjedz trochę. Nie chcę. Sama jedz swoją marchewkę. Jak chcesz. Bardzo mi się podoba. Coś te ziemniaki nie przypominają mi frytek. Jak je przygotować? Spróbuję je najpierw obrać. Okej, odkroję skórkę z każdej strony. Teraz wezmę krajelnicę do ziemniaków. Dzięki niej mogę je pokroić na równe kawałki. Proszę bardzo. Jak fajnie mi to wyszło. A teraz trzeba to usmażyć. Do zrobienia frytek potrzeba będzie sporo oleju.
wlewamy i ustawiamy maksymalny ogień. Ojej, olej się pali! Pomocy! Czemu tak krzyczysz, Suzy? Co ona tu gotuje? Olej się nawet nie nagrzał. Czemu ona robi takie zamieszanie? Babciu, nie oparzyłaś się? Zaraz tu będzie się palić. Suzy, zmniejsz ogień. Trzeba ci wszystkiego uczyć. A ja zrobię niezwykłe ziemniaczki i podam je na szpikulcach. Nawet najzwyklejsze danie może być wykwintne dzięki nietypowemu serwowaniu. Wyszło idealnie. A teraz nabijam ziemniaczane spiralki na szpikulce. Super! Bardzo się boję. Wrzucę ziemniaki. A, babciu, ratuj! Suzy, nie martw się. Zjedz lepiej marchewkę. Nie ma mowy. W porządku, babcia sama zje. Ciekawe, czy się usmażyły. Chyba tak. Super, udało mi się. Wrzucam wszystko do paczki i dodaję keczup. Emma na pewno to pokocha. Ach, ta młodzież. Powinnaś jeść moje marchewkowe fryteczki. To same witaminy, pyszne i zdrowe. Wydaje mi się, że olej jest już gorący. Można smażyć frytki. Podam je z wykwintnym francuskim sosem truflowym. Wszystko gotowe. Emma, możesz próbować. Od czego zacząć? Wow, jakie niezwykłe ziemniaki. Nigdy wcześniej takich nie próbowałam. Dodam do nich sos. Wygląda pysznie. Takie chrupiące i soczyste. To jest naprawdę dobre. Uwielbiam te ziemniaki. A co to jest? Ma dziwny pomarańczowy kolor. Wygląda jak frytki. Ale smakuje... Ble, jak marchewka. Fu, nienawidzę marchewek. Nie będę tego jadła. Ojej, czy ktoś przyniósł frytki z McDonalda? Frytki i ketchup to idealne połączenie. Dodam trochę bezpośrednio do paczki i wymieszam. Mogę próbować. Pyszne. Właśnie to, czego chciałam. Wybieram je. Hurra, to są moje frytki. Wygrałam. Brawo ja. Załatwiłam. Wendy, czekaj. Ja zacznę. Ziarenka popcornu? Oh no! What? Bardzo zabawne. Nie mam zamiaru połamać sobie zębów. Dobrze ci tak. Może nie będzie tak źle. Aucz, niepotrzebnie to zrobiłam. Teraz moja kolej. Czekoladowa kukurydza. Warto było czekać. Pachnie naprawdę pięknie. Dobra, nie będę skubać po jednym ziarenku. Zjem wszystko naraz. To niesprawiedliwe. Muszę coś zrobić. W ciągu kilku sekund wszystko się zmieni. Mary, dlaczego to zrobiłaś? Bo chciałam zjeść popcorn. No przyznaję, że było warto. Wiedziałam, co robię. Już myślałam, że będziemy tu głodować. Czekoladowe papryczki! Jakie szczęście! Czy to znaczy, że ja mam prawdziwe? Weź się w garść, Mary. Miałam rację.
Nie dam rady tego zjeść. Wiem, jak ci pomóc. Proszę, przyda ci się lód, gdy spróbujesz papryczek. Jestem naprawdę przerażona. Szybciej, użyj lodu. To naprawdę pomogło, dzięki. Cieszę się, no niestety makijaż ci całkiem spłynął. Ale to nie ma znaczenia, bo czeka na mnie pyszna czekolada. Nie mogę na to patrzeć. To było naprawdę dobre. Może ta papryczka też ci posmakuje? Wendy, jeszcze jedna została. Racja, dzięki! Musiałam ją przeoczyć. Wszystko mnie pali! Tu masz wodę. Jak dobrze, że była pod ręką. Czekoladowy zegar. Nigdy takiego nie widziałam. Mój wygląda nieźle, ale smakuje po prostu obrzydliwie. Plastik nigdy nie dorówna czekoladzie. Muszę się o tym przekonać. Chciwuska. Jeśli chodzi o słodycze, przyjaźń schodzi na dalszy plan. Tylko spójrz, ile tu jest czekolady. Zaraz oszaleję z zazdrości i głodu. Chciałabym móc cofnąć czas. Czy to zadziałało? Nie do wiary. Dzięki, Mary. Teraz musisz dać mi kawałek. Już mówiłam, że nie dam. Moje serce zaraz się zatrzyma. Mój żołądek już to zrobił. Daj mi swój zegar. Nie ma mowy, puszczaj. Nie puszczę. Oddawaj. Wendy, co ty zrobiłaś? Zestarzałyśmy się. Hurra! Czas się cofnął. Ten kaktus w ogóle mi się nie podoba. A mój wydaje się być w porządku. Jak zwykle nie mam szczęścia. Postaram się to naprawić. Czas na małą wizytę u fryzjera. To świetny pomysł. A teraz spróbujmy. Jakie to gorzkie. Wygląda na to, że fryzjer nie pomógł. Muszę to czymś zapić. Sorry, ale nie mamy czasu na szukanie dla ciebie wody. Mam ważniejsze rzeczy do roboty. Awesome! Czy to konewka? Na pewno jest w niej woda. Ej, potrzebowałam jej, żeby wyhodować kaktusa. Dobra, wezmę większą konewkę. Gdzie ona się podziała? Znowu ty? Okej. Dobra, mam jeszcze jedną. O, ta będzie idealna dla mnie. O nie, nie dam ci tej konewki. Ojej, co się dzieje? Udało mi się wyhodować czekoladowego kaktusa. To jest takie pyszne. Daj mi chociaż kawałek. No dobra, trzymaj.
soczysty burger. Marzyłam o takim. Czekoladowy wygląda o wiele fajniej. Nie kłóćmy się, lepiej spróbujmy naszych smakołyków. Ale dużo nadzienia. Lubię tego typu dania. Zostaw mi coś. Czemu zawsze przeszkadzasz mi w jedzeniu? Przepraszam, więcej nie będę. Mam nadzieję, że ty też mi nie przeszkodzisz. Bo zamierzam zrobić coś specjalnego. Burgera ze słodyczami. Wyszło prawdziwe arcydzieło. Aha. Muszę go spróbować. Ups, Mary, twoja czapka kucharska zniknęła. Nie widzę jej. I burgera też już nie ma. To wszystko twoja wina, Wendy. Tym razem ja zacznę. To żaba. Ale chyba nie jest prawdziwa. Tak, to czekolada. To znaczy, że ja mam prawdziwą żabę pod swoim kloszem. To straszne. Przykro mi, ale będziesz musiała ją polizać. Skoczyła na mnie, pomocy. Nie jest to widok dla osób o słabych nerwach. Ojej, to książę. Odczarowałaś mnie, teraz już zawsze będziemy razem. Wendy, po co ci ten przesłodzony facet? W porządku, wiem jak go nie szkodliwić. Potrzebuję tłustej muchy. O, jedzenie! Muszę jak najszybciej złapać tę muchę. Zadziałało. Ale wielkie jajko. Wygląda fajnie. W dodatku to chyba czekolada. Sprawdźmy, co jest w środku. Co za uroczy mały smok. Tak, jest słodki. Ale wolałabym czekoladę. Przykro mi, czekolada jest nasza. Nie szkodzi, czeka mnie prawdziwa uczta. Mam nadzieję, że to nie jest surowe jajko. O nie, jestem rozczarowana. Smok i ja możemy ci pomóc. Dziękuję, to bardzo miłe z waszej strony. Nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Jest pyszne. Mam dla was bardzo proste zadanie. Musicie przygotować jajka sadzone. Nie macie nic trudniejszego. Spokojnie, to będzie arcydzieło. Ej, babciu, przestań spać. Challenge się zaczął, musimy usmażyć jajka. Jajka? Dziękuję, wnuczku. Dobra, czas zaczynać. Mary, ja też potrzebuję oleju. Oczywiście, czym są jajka bez oleju? Dlaczego nic nie leci, głupia butelka? Okej, trochę dużo, ale nie szkodzi. Ted, no teraz musisz wziąć jajko i rozbić na patelnię. To bardzo proste. A no, rzeczywiście, nie ma nic prostszego. Aja! Aja! Ups! No, prawie ci się udało. Co za nieudacznicy. Zdecydowanie mogę ich pokonać.
Gotowanie mam we krwi. Jajka sadzone to prościzna. Zrobię coś fajniejszego. Najpierw trzeba oddzielić żółtko od białek. Następnie porządnie ubijamy białka aż do sztywnej piany. Otrzymamy białą, puszystą masę. Po co ona to robi? Nie mam pojęcia. Wychodzi świetnie. Teraz trzeba wymieszać żółtka i wylać na patelnię. Patrzcie i uczcie się. To jakiś dziwny sposób. Dlaczego trzeba było oddzielać żółtka od białek? Bo tak właśnie można zmienić jajka sadzone w coś bardziej wyrafinowanego. Zobaczcie, jak szlachetnie wygląda moje danie. To przecież rewelacja. No rzeczywiście, ale mnie wystarczy tylko sól i pieprz, żeby moje jajko smakowało lepiej. Ted, co się z tobą dzieje? Gorąco, dlaczego to tak syczy? Co to się dzieje? Pomocy, te jajka chcą mnie zabić. Może najwyższy czas wyłączyć kuchenkę. Wszystko przypaliłeś. Nieprawda, tak właśnie miało być. Zwłaszcza, że z łatwością poprawię wygląd i tak już pysznych jajek kleksem zbitej śmietany. Właśnie tak. No i co, wygląda super. Ja też jestem gotowa. Wow, Mary, wyszło ci coś wyjątkowego. To takie niezwykłe. Ręce precz, to kulinarne arcydzieło. Kate, no to wybór należy do ciebie. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Co to jest to czarne z białym kremem? Nie mogę tego nawet pokroić. A jajko w środku wygląda bardzo ładnie i apetycznie. Muszę spróbować. Pyszne! To jest dokładnie to, czego chciałam. Ciekawe, jakie danie znajduje się na trzecim talerzu. Wygląda jakoś dziwnie. Dobra, zaryzykuję. Smakuje całkiem nieźle. Mimo wszystko i tak wolę najzwyklejsze, ale wciąż bardzo smaczne jajko sadzone. Babciu, wygrywasz! Kocham cię! Babcia wygrała! Załatwiłam was! W tej rundzie będziecie musieli poczęstować mnie pysznym burgerem. Znowu jakieś proste zadanie. Nic o nich nie wiem. A ja uwielbiam burgery, pod warunkiem, że sam nie będę musiał go jeść. Czas zacząć. Dobra, no to mam wygraną w kieszeni. Ej, to mój pomidor. Nie możesz go tak po prostu zabrać. Moją wnuczkę czeka nie tylko pyszny, ale i zdrowy burger. Kotlet mi się nie przyda. Jest bardzo szkodliwa. Nie bardziej niż ty. Najważniejsze to gotować z miłością. Wtedy burger będzie nie tylko zdrowy, ale i pyszny. Rozłożymy pomidora, ogórek, cebulę i sałatę i gotowe. No to właśnie rozumiem przez zdrowe odżywianie. Nie to, co wasze paskudstwa. Nawet kozy na łące nie zjadłyby tyle trawy. A ty zaproponujesz to swojej wnuczce? Czym jest burger bez kotleta? To przecież najważniejsza rzecz. Ale trzeba też pamiętać o serze i sosie. Ach, już mi ślinka leci na sam widok. Aha, głupia cebula! Kto w ogóle wpadł na pomysł, żeby dodawać je do burgerów? Mam to gdzieś, nie będę niczego robił. Nie denerwuj się, lepiej zjedz tabliczkę czekolady.
Tabliczka czekolady? Tak, to świetny pomysł. Po co robić zwykłego burgera, skoro można zrobić go na słodko? Czekoladowo. Wychodzi naprawdę fajnie. Pozostaje tylko włożyć do środka jeszcze więcej czekolady. Jestem pewny, że Kate będzie zachwycona. To najfajniejszy burger, jaki kiedykolwiek widzieliście. A wisienką na torcie będzie syrop czekoladowy, który nada burgerowi apetyczny wygląd. Ekstra! Wow! Nigdy nie widziałam czekoladowego burgera. Myślę, że będzie pyszny. No rewelacja! Ale zobaczmy, co mamy dalej. Stop, a gdzie jest kotlet? Co ja jestem, koza z łąki? Nie no, to smakuje zbyt zdrowo. Ten burger nie wywołał u mnie pozytywnych odczuć. Został jeszcze trzeci kandydat. Ten burger wygląda o wiele lepiej. Pyszności! W sam raz na obfity obiad. Ale którego burgera wybrać? Na słodko czy na słono? O tak! Jednak słodki podoba mi się najbardziej. Jest taki oryginalny. Yes! Wygrałem! Co tym razem będziemy gotować? Chcę naleśniki. Dawno ich nie jadłam. No to teraz was załatwię. Co? Macie przechlapane. Naleśniki? Nie wiem, jak je przygotować. Co mam robić? No dobra, zaczynamy. Moją jedyną szansą jest podglądanie, jak inni gotują. Aha, czyli trzeba zacząć od mleka. Nadszedł czas na jajka. A teraz trzeba dodać mąkę i dobrze ubić. To tak na wypadek, gdybyście wszyscy zapomnieli. Lepiej zapisujcie. Kochanie, jestem babcią. Nie zapominam o niczym. I nie potrzebuję tych twoich śmiesznych wskazówek. Co ja mam robić? Chyba będę musiał ograniczyć się do widelca. No dobra. Lepsze to niż nic. Wyszła jakaś paskudna papka. Ted, patrz i ucz się. Naleśniki babci są najsmaczniejsze. No pięknie, myślę, że będą bardzo smaczne. Rewelacja. Mary, co ty robisz? Chcę, żeby naleśniki wyglądały fajnie. Jeśli będą kolorowe, to pozostawią po sobie znacznie lepsze wrażenie. Będę musiała cię rozczarować, babciu. Już przegrałaś. A jeśli dodatkowo naleśniki mają nietypowy kształt? No to na pewno was załatwię. Ale jestem geniuszem. Zrobię naleśnika nie tylko w niezwykłym kształcie. Zrobię portret Kate. Na pewno jej się spodoba. Co ja mam robić? Mam całkowicie pustą patelnię. Może wyleję to wszystko i coś z tego wyjdzie? Kate, spójrz, jakie to piękne. Powinnaś spróbować moich naleśników, są smaczniejsze. Ojej, coś tu się pali. To przecież mój naleśnik. Kurczę. Co za smród! Ja też już skończyłem! Wszystkie naleśniki wyglądają wspaniale, ale pierwszym, którego chcę spróbować, jest ta piękność w środku. Myślę, że ta dziewczyna jest bardzo podobna do mnie. Jeszcze nigdy nie widziałam swojego portretu na naleśniku. Smakuje niesamowicie! Rewelacja! Ale ten spalony kawałek nie wygląda apetycznie. Chyba nawet nie będę go próbować. Zostały tylko naleśniki z trzeciego talerza.
Palce lizać. To zdecydowanie najsmaczniejsze naleśniki ze wszystkich. Babciu, wygrywasz. Super. Hurra, wiedziałam, wnuczko. Świetnie sobie poradziłaś. Zaraz wam pokażę. A masz. I jeszcze.